Pisma św. Franciszka z Asyżu. Napomnienia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oto są słowa świętych napomnień czcigodnego Ojca Naszego, świętego Franciszka, do wszystkich braci. Napomnienie pierwsze, ciało Pańskie. Pan Jezus powiedział swoim uczniom: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jeśli znalibyście mnie, znalibyście z pewnością i mojego ojca. I odtąd go znacie i zobaczyliście go. Mówi do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Mówi mu Jezus: Tak długo jestem z wami, a nie poznaliście mnie? Filipie, kto widzi mnie, widzi i ojca mego. Ojciec mieszka w światłości niedostępnej, i duchem jest Bóg. I Boga nikt nigdy nie widział. Dlatego tylko w duchu można go oglądać, bo duch jest tym, który ożywia. Ciało na nic się nie przyda. Ale i syna, w tym, w czym jest równy ojcu, nikt nie może inaczej oglądać niż Ojca, ani inaczej niż Ducha Świętego. Dlatego potępieni są wszyscy, którzy widzieli pana Jezusa według człowieczeństwa ale nie dostrzegli i nie uwierzyli według Ducha i Bóstwa, że jest on prawdziwym Synem Bożym. Tak samo potępieni są ci wszyscy, którzy widzą sakrament ciała Chrystusowego, dokonywany słowami Pana na ołtarzu przez ręce kapłana, pod postacią chleba i wina, ale nie dostrzegają i nie wierzą według Ducha i Bóstwa, że jest to prawdziwe, najświętsze ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poświadcza to sam najwyższy słowami: To jest ciało moje i krew mego nowego przymierza, która za wielu będzie wylana. I kto pożywa ciało moje i pije krew moją, ma życie wieczne. Stąd duch Pański, przebywający w wiernych swoich, jest tym, który przyjmuje najświętsze ciało i krew Pana. Wszyscy inni, którzy nie mają udziału w tym duchu, a ośmielają się przyjmować je, sąd sobie jedzą i piją dlatego synowie ludzcy dokąd będziecie twardego serca dlaczego nie poznajecie prawdy i nie wierzycie w syna Bożego oto uniża się co dzień, jak wtedy gdy stronu królewskiego stąpił do łona dziewicy codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci co dzień stępuje z ojca na ołtarz w rękach kapłana i jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma Ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno, że jest to Jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew. I w taki sposób pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak samo mówi. Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata.